Gigi, jeśli nie znajdziemy Kitty, to ja nie wiem, co ja z tobą zrobię. Czy ty rozumiesz, że zostawiłaś Kitty samą w lesie? Diana, idź trochę wolniej. Nie będę szła wolniej, to twoje nogi są krótkie. Diana, zaczekaj! Ona na pewno jest gdzieś niedaleko. Gigi, o co ci chodzi z tym całym makijażem? Jak to co? Idę z tobą do centrum. Nie będę siedzieć sama w domu. Gigi, czy zapomniałaś, że masz karę? Nie wybaczyłam ci. W każdym razie idę dzisiaj na spacer z Kitty. Nawiasem mówiąc, ona ma za chwilę tutaj być. Mam zamiar wziąć prysznic, a kiedy przyjdzie, otwórz drzwi i powiedz jej, aby na mnie zaczekała. A, czyli tak. Ona idzie na spacer z Kitty, ale Gigi nie idzie z nimi. Ona nadal jest na mnie zła. Widzicie? No dobrze, dobrze, Diana, dobrze. Ona dzisiaj nigdzie nie wyjdzie z Kitty, już ja się tym zajmę. A oto Kitty, no dobrze. Co? Cześć Gigi, jak tam Diana, czy jest już gotowa? Nie, Diana już wyszła i poprosiła mnie, żebym ci powiedziała, że poszła do lasu. Ona będzie czekać na ciebie obok dwóch ścieżek. Co? Diana będzie na mnie czekać w lesie? Umówiłyśmy się, że pójdziemy do parku. Ja ci powiedziałam, gdzie jest Diana, więc sobie już idź. Gigi, ale ja nie wiem, gdzie to jest, a bateria w moim telefonie się wyczerpała. Jak mam zadzwonić? I czego ode mnie chcesz? Żebym do niej zadzwoniła? Sorry, ale nie mam nic na koncie. No i co mam teraz zrobić? Iść do domu? Ej, Kitty, czekaj! Pokażę ci drogę, ale podzielisz się ciasteczkami. Jasne, że podzielę. Pokażesz mi drogę? Powiedziałam, że pokażę, to pokażę. Tylko założę buty. Dobra, Gigi, tylko szybko, bo chcę na ten spacer. Chodź, pokażę ci drogę i daj mi swoje ciasteczka. Tak, jasne, weź je. Gigi, czy jesteś pewna, że tutaj jest Diana? Powiedziałam ci, że tu jest. Poprosiła mnie, żebym ci to powiedziała. Oddaj mi ciasteczka. Nie! Chodźmy szybko. Gigi, nie lubię tego miejsca. Nie sądzę, że tutaj jest Robię Diana. Robię to. Chcę iść do parku. Robię to, co mi powiedziała. No dalej, ruszaj się szybciej. Już prawie jesteśmy. Gdzie ty mnie zabierasz? Przekonasz się. Chodź. Gigi, co to za miejsce? Miałyśmy iść do parku. Słuchaj, cicho. Kazano mi cię tutaj przyprowadzić, więc cię przyprowadziłam. Czekaj teraz na mnie. Przyjdę z Dianą i resztą ludzi. Gigi, ja z tobą. Ja nie chcę tu zostać. Kitty, stań tutaj. Tam droga jest wąska i może przejść tylko jedna osoba. I tam są pająki i nietoperze. Nie musisz tam iść. Coś mi się tu nie podoba. Gigi, wróć szybko. No i już, udało się. Już jestem. A gdzie Kitty? Ona jeszcze nie przyszła? Diana, czy ty nie widzisz? Nie ma tu twojej Kitty. Nie przyszła tutaj. Zapomniała o tobie. Nie, to niemożliwe. Kitty jest zawsze na czas. Zadzwonię do niej. Zadzwoń, zadzwoń. Założę się, że ma wyłączony telefon. Brak połączenia. Dziwne. Dlaczego ma wyłączony telefon? Ha! To zrozumiałe. Przecież ona nie chce iść na spacer z tobą. Woli iść na spacer z chłopakami. Gigi, Kitty taka nie jest. Zaraz zadzwonię do jej rodziców, dowiedzieć się, czy jest w domu. Dlaczego dzwonisz do jej rodziców? Ja na twoim miejscu bym się nie poniżała. Gigi, cicho. O, ciocia Patty, cześć. Miałyśmy się spotkać dzisiaj z Kitty, ale ona jeszcze do mnie nie przyszła. Czy jest może w domu? Wyszła już? A powiedz mi, jak dawno temu to było? 30 minut? O nie. Nie, ona jeszcze nie przyszła. Tak, to dziwne. Nie no, nie martw się na zapas. Może poszła jeszcze do sklepu po drodze. Zaraz się wszystkiego dowiem. Zadzwonię do ciebie, jak coś będę wiedziała. Tak, do widzenia. Nic z tego nie rozumiem. Wyszła 30 minut temu i jeszcze nie dotarła? Kitty taka nie jest. To jest bardzo dziwne. Diana, nie widzę w tym nic dziwnego. Może Kitty poszła do lasu i zabłądziła? Gigi, co?
Jaki las? Gigi, mów ty mi zaraz wszystko. Diana, o co ci chodzi? Mówię ci prawdę. Może zgubiła się w lesie, co ja mam z tym zrobić? Gigi, ty sama nie wiesz, o czym ty mówisz. Powiedz, co przede mną ukrywasz. No dobra, Diana, powiem ci prawdę. Kitty tu przyszła. Powiedziałam jej, że masz ją spotkać w lesie. Zrobiłam sobie z was mały żarcik. Gdzie ja w ogóle jestem? Byłoby lepiej, gdybym została. Na pewno Diana będzie mnie szukać. Gigi, co? Czy ty jesteś szalona? Jaki las? Ona może się tam zgubić. No co, co? Tam, gdzie są twoje ścieżki. Wzięłam ją tam. Rany, zabrałaś ją tam? Tam są duchy i pająki. Gigi, ubierz się zaraz. Będziemy szukać Kitty. Halo, czy jest tutaj ktoś? Dobra, pójdę na ten spacer. Wariatka! O, wariatka! Chodźmy raczej szukać Kitty, dopóki duchy jej nie zjedzą. Wiesz co, Gigi? Kiedy wrócimy, to przede wszystkim powiem mamie, co zrobiłaś, a potem będziemy miały poważne rozmowy. Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Dobra, chodźmy już. Nie czuję się tu dobrze. Diana mnie nie znajdzie. Muszę iść dalej, muszę coś dla niej zostawić, aby mnie znalazła. Ale nic nie mam. O, moje ciasteczka! Wiesz co, Gigi? Z każdym dniem stajesz się coraz gorsza. Mam ciebie dość. To nie jest w porządku. Powiem mamie, gdzie zaprowadziłaś Kitty. Co się z tobą dzieje? Twoja przyjaciółka to twoja wina. Chodźmy już. Moja wina? Zobaczymy, kto jest winien. Ona tam jest! Pokaż gdzie! Dokładnie, ja nie widzę! Prosto, do przodu! Minęła godzina! Diana, mówię ci! Gdzie? No gdzie? Tutaj, tam, zaraz, mówię ci! Gigi, jeśli nie znajdziemy Kitty, to ja nie wiem, co ja z tobą zrobię. Czy ty rozumiesz, że zostawiłaś Kitty samą w lesie? Diana, idź trochę wolniej! Nie będę szła wolniej, to twoje nogi są krótkie! Diana, zaczekaj! Ona na pewno jest gdzieś niedaleko! Diana, to jest to miejsce, tu ją zostawiłam! Tu ją zostawiłaś, tak? No i gdzie ona jest? Nie wiem, skąd mam wiedzieć, gdzie twoja Kitty? Gigi, czy ty jesteś normalna? Kitty musi już wrócić do domu, ale ona nie wie jak do domu. Diana, co mam z tym zrobić? Powiedziałam jej, żeby tu została. Czy to moja wina, że ona mnie nie posłuchała i poszła gdzieś? No nie, Gigi, tak nie będziemy się bawić. Gdzie poszła Kitty? Chodź, włącz swój mały mózg i pomyśl, gdzie mogłaby pójść. Nie wiem, gdzie jest twoja Kitty. Może poszła do bunkra duchów. Gigi, nie mogę uwierzyć, jak okropna jesteś. Jak mogłaś zostawić ją w lesie? Czy masz jakiś mózg w ogóle? Dobra, zadzwonię do naszych przyjaciół. Na pewno nam pomogą. Tak. Halo, Kev? Dobra, weź Dimę, Arta i nie zapomnij zabrać Julii ze sobą. Pospieszcie się, przyjdźcie do lasu. Diana, jeśli nie znajdziemy jej za godzinę, to wracam do domu. Nie zamierzam tu zostać na długo. Gigi, zamknij się. Dobra, Kev, weź wszystkich i spiesz się tutaj do lasu, który znajduje się w pobliżu jeziora, gdzie przecinają się dwie ścieżki. Czekamy na waszą pomoc. Gigi, będziesz szukać tak długo, jak to konieczne, rozumiesz? Nadchodzą twoi przyjaciele. Chłopcy, Julia, Artem, szybko, jesteśmy tutaj! Co się stało? Macie szczęście, że jesteśmy na skuterach. Tak, inaczej czekalibyście z godziny. Tak, macie szczęście. Ja i Artem biegliśmy na nogach. Dima, krzyczałem do ciebie, czekaj na mnie, zabierz mnie ze sobą. Dobra, przestańcie się kłócić, to nie ma znaczenia. Musimy się zastanowić, jak znaleźć Kitty. Powiedzcie mi, czy naprawdę musimy teraz jej szukać? Ja osobiście wcale tego nie chcę. A jak ona mogła się tu zgubić? Po co tu przyszła? To ona przywiozła Kitty do lasu i zrobiła to celowo, aby mnie poszła z nią na spacer. Tak to ja. I co? Rany, Gigi, jesteś taka młoda i taka wredna. Dobra, chłopcy, chodźmy szukać. Słuchajcie wszyscy, dzielimy się na dwie grupy, trzech chłopców i trzy dziewczyny. Okej, my pójdziemy tą drogą. Dobra, my idziemy tam. Ej, czekajcie, co miała na sobie Kitty? Tak, stop, Gigi, co miała na sobie Kitty? Czarne spodnie i czarną kurtkę. Jesteś pewna? Jestem pewna. Powiedz prawdę, Kitty tak nie chodzi. Mówię wam prawdę.
Chłopaki, czarny sweter i czarne spodnie. Dobra, chodźmy szukać. W porządku, czarne spodnie, czarna kurtka. Idziemy. I poszukajcie śladów, może jakieś zostawiła. Kev, ja tam nie pójdę. Tima, a kto pójdzie? Mówiłeś, że jesteś odważny. Okej, chłopaki, bez kłótni. Czekam na was tutaj. Hej, Kev! Ja będę tutaj pilnować duchę, a wy idziecie do środka sprawdzić, czy Kitty tam jest. Chodź, Dima, zerkniemy tam, pokrzyczymy i tyle. Chodźmy. Kitty! Idźcie i wołajcie ją normalnie. Kitty! Dobra, dziewczyny, szybciej! Idziemy tu czy tam? Gigi, chodź, tutaj! Biegnę już bardzo szybko, szybciej nie mogę! No szybciej! Po co? Dziewczyny, co z wami nie tak szybciej? Kitty! Kitty, gdzie jesteś? Kitty! 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 Gigi! Kitty! Dziewczyny, nie możemy tylko krzyczeć. Musimy słuchać. Może ona gdzieś nas woła. A czego my mamy słuchać? Kitty! Proszę, znajdźmy ją wkrótce. Tu jest tak dużo pająków i kleszczy. Ble! Kitty! Po co w ogóle ją szukasz? Zostawmy ją tutaj. Kitty! O, ciasteczka! Dobrze, że nie wzięłam całej paczki. Co powiedziałaś? Gigi, powtórz. Co powiedziałam? Że to są ciasteczka Kitty. Zgubiła je. Stop! Znaczy, że Kitty ma ciasteczka? Tak, ona je zostawiła jako znak, aby ją znaleźć. Ten nie, wyrzuciła go, trochę nieświeży. Sama jesteś nieświeża. Julia, idziemy. O Boże, znowu zaczynasz. O, kolejne. Julia, podnieś go. Julia, nie Gigi. Patrzcie dalej. Szybciej, szybciej. O, kolejny. Podnoś, Julia. Na 100% Kitty nam je zostawiła, żeby ją znaleźć. Już nie widzę. Tak, pospieszmy się, bo zabraknie jej ciasteczek. Tak, to prawda, wkrótce się skończą, a my jej nie znajdziemy. Może to lepiej. Co? Gigi? Zaraz cię tutaj zostawię, przywiążę cię do drzewa. Nie mogę w to uwierzyć, wszystkie ścieżki są mylące, nie wiem gdzie jestem. Nikt mnie tu nie znajdzie, pozostanę na zawsze w tym lesie. Muszę znaleźć jakieś miejsce na noc, może Diana znajdzie mnie rano. Rany, ciasteczka się skończyły. Gdzie teraz będziemy no jej szukać? Nie znaleźliśmy. Nie wiem. O, Gigi, bądź cicho, zaraz cię tutaj jestem zostawię. Cicho. Zobaczysz i zjedzą cię komary. O, dziewczyny. I co, macie Kitty? Tak, chłopcy, oczywiście, znalazłyśmy. Śledziłyśmy ją po ciastkach, które zostawiła, ale nie wiemy, gdzie jej szukać. Powiedziałam ci, marnujesz na nią swój czas. Gigi, milcz. No i co teraz? Za niedługo będzie ciemno, nie znajdziemy jej w nocy. Trzeba poczekać do rana i wezwać kogoś na pomoc. Kev, o czym ty mówisz? Czy rozumiesz coś w ogóle? Kitty jest sama w lesie z komarami, wilkami i nawiedzonym bunkrem. Dzwonienie do ratowników nic nie da. To świetny pomysł, ale nie. Musimy ją teraz znaleźć. No dobra. Tak, chłopcy, to nie jest opcja. Musimy szukać dalej. Szukajcie dalej beze mnie. Nie chcę znowu przechodzić przez te krzaki i zbierać kleszcze. Usiądę sobie tam na moim pniu, a wy idźcie. Gigi, jesteś taka okropna, nie masz w ogóle litości. Cicho. Ima, co? Ej, wszyscy, bądźcie cicho, chyba słyszę jakiś płacz. Ja też słyszę. O, ale jesteście głupi, przecież ja to zrobiłam. Gigi, zamknij się. Gdzieś tam. Tak, biegnijmy. Ej, a wy gdzie? Nie chcę tu zostać sama, halo? Kitty, nareszcie, cię. Wstawaj! Jana, czy jaśnie, czy to ty? Oczywiście, Kitty, że to my. My ciebie tak długo szukaliśmy. Co się stało? Powiedz nam wszystko. Dziedzie, jak ty mogłaś zostawić mnie w lesie? Jana, ona powiedziała, że ty czekasz na mnie w lesie. Kitty, jak ty w ogóle mogłaś uwierzyć Gigi? I jak mogłabym czekać na ciebie w lesie? Przecież umówiłyśmy się w parku. Jana, to nieważne. Ważne, że już jesteś. You're like a circle.
Co to za czułości? Okej, Kitty znaleziona, dobra robota. Zostawiamy tu Gigi do domu. O nie! Biegnijmy! Gigi, zostań tutaj. Zostawiamy Gigi! Gigi, ty zostajesz! Ja tu nie zostaję! Szybko, szybko! Szybko, szybko, zostawmy ją! Uciekamy! Zniknęli i zostawili mnie tutaj. Co mam teraz zrobić? Spędzić noc z komarami? Pomocy!